Nie pamiętam, żebym wam opowiadał o tym, że już raz w moim życiu byłem jedną nogą w grobie. Więc wam opowiem. Ale to już na filmie, w trakcie. Także przechodzimy do intra. Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia, Jacek Rozenek. Bywaj. Widzu Dejmoda! Tym razem wybraliście... No chodź tu, przy dopasie mój. Tym razem wybraliście mod, który nazywa się Twilight Forest. Wybraliście zupełnie bez mojego naciskania na to. Nie w ząbek. Także dziękuję wam serdecznie, że wybraliście to, co was prosiłem tak naprawdę. I spędzimy sobie, mam nadzieję, kilka fajnych odcinków w Twilight Forestie. Także jeżeli macie jakieś fajne mody, podawajcie je, bo oczywiście podajemy w komentarzach. Ten, który będzie najbardziej zalajkowany, zostaje wybrany. Proszę, żeby to nie były mody techniczne i... Jeżeli mod będzie dla mnie zbyt skomplikowany, mam prawo go odrzucić. Nawet jeżeli będzie najbardziej wybrany. Dobra, słuchajcie, wskakujemy do Twilight Forest, tylko że jedna rzecz muszę zapamiętać. Nie ścinać drzew w Twilight Forestie, bo mam... Nie, zrobię to na koniec odcinka, bo mam tego... Tricapitator i tam te drzewa to mogą po prostu mi wybuchnąć... Wybuchnąć mi mogą komputer. Także tego... No. Mam nadzieję, że wejdę tam, bo jeszcze nie wchodziłem. Na razie się ściąga teren, w sensie kreuje. Jest. Matko Bosko, co to ze startu taka linia? Ja tu wypadnę poza świat. On się tu dopiero tworzy, ten świat. Mogłem to w sumie zrobić przed odcinkiem. Aha. Ja bym teraz popełnił ogromny błąd, ale ja taki głupi aż nie będę. Kurde, gdzie to było? Bo to było N, chyba tak właśnie. Dom. Konfirm, ustawię sobie tutaj teleport. A to co? Mamy tutaj jakiś ciekawy... O kurde, co to może być? To jest copper gravel, czyli tutaj mamy copper, mamy nowe... No tak, no bo mamy zupełnie nowe formuły. No tak, nie mam tego, żadnego... Not enough items, ani nic z tych rzeczy. Ale to już było w propozycjach, ja to muszę po prostu ogarnąć i zrobić. Ten Net Enough Items na 1.7.10. Jakbyście mieli jakiegoś linka z działającym, sprawdzonym, to dawajcie znać, ja chętnie przygarnę. Ta dziura jest fajna. Głęboko tu. Ale... wejście do podziemi. Fajowo. Ja to podniosę, ma to... Torchberries jakieś, no to pewnie można z tego robić pochodnie, skoro to jest Torchberries. Obiecałem wam, że wam opowiem historię, jak byłem jedną nogą w grobie. No to wam opowiem. Czemu miałbym tego nie zrobić? Jak miałem 4 latka, to razem z moją siostrą przyrodnią, którą serdecznie pozdrawiam, wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić sobie domek. O Jezu, aż się ciebie przestraszyłem, chamie, ty prostaku mój. Domek, jak to dzieciaki, no po prostu chcieliśmy zrobić sobie dom, bazę, szałas, nieważne, no coś chcieliśmy takiego ogarnąć. A mieszkaliśmy w piwnicznej, nad rzeką. Ty, ziomuś, wysuwaj stąd. I generalnie to było tak, że była budowa. I na tej budowie, miałem 4 lata, przypominam jeszcze raz, na tej budowie był taki stół tokarski. Wiecie, co to jest stół tokarski? Takie sakramencko ciężkie cholerstwo, co towarzy z 1,5 tony. I na nim były blaszki. Takie blaszki, które chcieliśmy wykorzystać, nie pamiętam do czego, nawet na dach jakiś, albo coś w tym stylu. I no, moja siostra przyrodnia na cwaniaku wysłała mnie po te blaszki, a sama brała, bo były takie metalowe, długie, długie pręty metalowe. I z tego chcieliśmy zrobić konstrukcję, słuchajcie, no my tam byle jakiego domku nie chcieliśmy robić, tak, tylko jakiś porządny dom. No i tak w dużym skrócie, ja, 4-letni dzieciak, poszedłem po te blaszki na ten stół tokarski. Zacząłem się po tym stole wspinać. No już chyba się domyślacie, jaki jest koniec historii, że nagle ten stół postanowił razem ze mną wywrócić. I zwalił mi się dokładnie na klatkę piersiową. 1,5 tony wylądowało na klatce piersiowej. Ja w
Przyłożyłem tyłem głowy o beton. Straciłem przytomność. Przygniotła mnie, jak mówię, na klatkę piersiową 4-letniego dzieciaka 1,5 tony. A wiecie, co się stało? Złamałem nogę. Mówię poważnie. Uderzyłem głową, przygniotł mnie stół, złamałem nogę. Do dziś nikt nie wie, jak to naprawdę się stało i no takie drzewko chcę ściąć na koniec odcinka. Także czekajcie do końca odcinka. Nikt nie wie, jak to się stało tak naprawdę i jakim cudem ja to przeżyłem. Ale powiem wam, że do dzisiaj na zmianę pogody czuję ból w nodze. Także no tam ostro było. Ja już praktycznie... No, moi rodzice to się tak już, no trochę już ze mną żegnali, nie? Jak puknąłem. A teraz wam coś ciekawego powiem. Mój ojczym, który absolutnie nie mówię tego, były ojczym, co prawda, ale to jeszcze przy innej okazji wam opowiem. Nie mówię tego absolutnie, żeby go obrażać, bo to nie o to chodzi. Ale, no, budowy atletycznej to on nie jest. Jak zobaczył to, akurat niósł płytki, tak rzucił tymi płytkami i biegł mnie ratować, sam podniósł ten stół, którego później we 4 osoby nie potrafili postawić. Podniósł ten stół i mnie wyciągnął spod niego. Wiecie, jak to jest, jak jest przypływ adrenaliny, to człowiek tworzy no niesamowite rzeczy nagle, nie? To no niesamowite rzeczy się dzieją. W ogóle te słoiczki to ja chcę, te Firefly Jars. No, także taka jest moja historyjka. Jednego kroku od śmierci. Jeżeli wy jakąś mieliście, to również mi napiszcie w komentarzu, ja chętnie poczytam. Bo to są takie niesamowite przeżycia gdzieś tam. No niesamowite historie, że jesteście w stanie to napisać, czyli jesteście tu dalej z nami, a gdyby coś poszło minimalnie nie tak, może o milimetr nawet nie w tą stronę, o której się myśli, to to już byście nie mogli tego napisać. Słuchajcie, ja pamiętam, że żeby wejść do tego zamku, najpierw musiałem zabić nagę. Więc ja tutaj na razie nawet nie będę mógł wejść. Zobaczcie, jest bariera, która mnie nie wpuści do tego zamku. Dlaczego ona mnie wpuszcza? A, widzicie? Bang, i się zrobiła barierka i nie da się to... Ło ty cholero, ty fajna. Ale ten mnie... Dobra, idź sobie. Dobra, jak ja go mam wyciągnąć? Kompanion. Świetnie. A ja go chyba muszę zabić po prostu fizycznie. Nie, jego się chyba nie da zabić. Gdzieś go się wyciągało skądś. Już nie pamiętam, jak się wchodziło. A, tutaj, dobra. Tak, ja to wyciągnę, bo on mnie po prostu najnormalniej w świecie drażni. Tak, czytałem wasze komentarze, że w eterze można znaleźć jeszcze innego przydupaska, który będzie świecił, ale według komentarzy faktycznie wynika, że w tym eterze już nic więcej do zrobienia nie miałem, także cieszę się, że zakończyłem, ale może jeszcze kiedyś wybiorę się na wycieczkę w poszukiwaniu tego świecącego przydupaska, żeby no, miał jakiekolwiek zastosowanie chłopak, nie? A nie tylko takie o... Złotą kosę dostałem? Nie. To tyle w tym domku. No szkoda. Szukam tej nagi. Ja wiem, że ich jest sporo, także za chwilę na jakąś na pewno trafimy. O, ciemno się zaczyna robić. Ja nie lubię, jak się w Twilight Forest robi ciemno. A bez nagi. A swoją drogą to też moglibyście mi napisać w komentarzach. Dzisiaj dużo od was wymagam. Przepraszam najmocniej, ale co trzeba zrobić, żeby otworzyć ten zamek? Bo pamiętam, że to była naga i to było coś jeszcze. Ale za cholerę nie pamiętam co. I bardzo by mi się ta wiedza przydała na ten moment, żebym no, szybciej się dostał do tego zamku, bo to jest taki gdzieś tam główny motyw. Ten o, tu jest jakiś labirynt, dobrze widzę? Tam jest taki żywopłot. No bo tam jest ten król lisz, którego ja zresztą bardzo lubię, bo bardzo lubię tego moda. O, to jest jeden z moich najulubieńszych modów, jakie istnieją. Kurde, no i zaraził mnie gnój. Kolony. Tak, tu jest labirynt, słuchajcie. Ja to mogę niszczyć. Holy shit, co mnie zaatakowało?
A zobaczcie, jak próbuję niszczyć ten labirynt, to dostaję obrażenia. O, ja nie lubię bić psów. Dlaczego ja mam zabijać psy? To jest głupie. Powiem wam szczerze, że tego labiryntu kompletnie nie kojarzę. W takim sensie, że... aha, bo ja sobie ściąłem to drzewo w jakimś celu, wiecie? Żeby zrobić... pochodnie. Dobra. Cały czas prawo. Od tej pory. Dobra, to może tutaj cały czas prawo. Dobra. Może coś w końcu, na coś trafimy. Tu jest wyjście. Dużo zwierząt tutaj jest. Byłem? Nie byłem? Nie wiem. Zdurniałem, z której strony przyszedłem, no ale spoko. Jest tylko 25% szansy, że pójdę znowu w tą samą stronę. Możesz ty zielony gobliński pająku. O, tu mamy aż dwie skrzynki. Fajnie. I tu są, tu był spawner tych pająków. No nic ciekawego. Melony wezmę, bo mogę je u siebie posadzić w domku. Pumpkiny też w sumie mogę posadzić u siebie w domku. O, nożyczki zawsze się przydają. Nożyczki są zawsze spoko i na propsie. Także myślę, że spędzimy kilka odcinków w tym Twilight Forestie, bo ja go bardzo, bardzo lubię i go mam zamiar przeszperać tak troszeczkę dokładniej. Znowu słyszę... Nie lubię bić psów, no czemu mi ta gra to robi, że ja muszę psy zabijać? Nie lubię, nie lubię. Kurde, no nic ciekawego na razie tutaj nie ma. Więcej, na razie w ogóle tutaj nic nie ma. Znowu, o, jeszcze więcej psów do zabicia, no nie wierzę w ogóle. Na złość mi ta gra robi, mówię wam. O, pajączek, czyli zaraz też pewnie będzie gdzieś spawner pająków, a ja już nie mam. To się przyda, to się przyda, to się przyda i to się przyda. Ja nie mam żarełka. I nie pamiętam, gdzie miałem znowu iść, bo się zamotałem. Przez te pająki. Aha, tu jest spawner pajączków. Pięknie. Mamy też skrzynkę. To się przyda, to się przyda. To jest nie. Tu jest jakiś środek w ogóle tego labiryntu? Mam nadzieję, że jednak tak. Tak na oko idę w tym momencie w kierunku środka. Tu już byłem, nie? Nie, nie byłem, bo zupkę bym sobie zabrał. Chyba, że ją przeoczyłem. O, wiem co zrobię, właśnie. Czy ja mogę tutaj sobie coś wybudować? By było najprościej, żebym... No pewnie, że mogę. Mogę na to skoczyć? Dobra, tam. Takie obrażenia to nie obrażenia jeszcze. Trochę cheat. Ja tam niczego nie widziałem po środku. Coś tu właśnie zginęło. Dobra, próbuję się teraz wbić po prostu na Jana do środka. Ale ja wątpię, żeby tu jeszcze coś więcej było. Szczerze w to zaczynam wątpić. Dobra. No albo po prostu nie mam szczęścia, żeby trafić, albo tu już nic więcej nie ma. I to była tylko taka krótka przygoda, bo tego labiryntu, przyznam wam się szczerze, kompletnie nie kojarzyłem z... Nie wiem, czy... Tam byłem, dobra, nawet mam dom, dobra, okej. Okay. No to 25% szansy, czujecie, ale... No, takie drzewko niedługo nas czeka. Niedługo jeszcze... No, jeszcze myślę, że z 5 minut 10 poprowadzimy odcineczek. Może uda nam się nagę znaleźć. I myślę, że moment odnalezienia nagi to będzie moment końcowy, bo na tym odcinku już zabijać nagich chyba nie będę. Ale to się jeszcze może okazać. Na przykład zobaczymy, jaki będę miał humor za po znalezieniu nagi. Nigdy u mnie nic nie wiadomo, ja nigdy nie mówię nigdy. Już to kilka razy mówiłem. Wow! Jaka soczysta dziurka. Kurde, nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Jak ja to zrobiłem w ogóle? Przecież ja byłem na shifcie. Co żem ja uczynił? Gdzie ja mam te cholerne... No, gdzie ja mam? Przecież zrobiłem sobie pochodnie. Gdzie one są? No...
Tam były, dobra, 64 sztuki były. Ło. No, przed chwilą je widziałem, tu są. O, tak, 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 już jest jasno, już jest dobrze. Już mi się nic nie powinno spawnować. Mam 26 poziom, niedługo będę mógł pójść enchantować sobie przedmioty. Ale to najpierw musiałbym zdobyć jaksy. Ja chcę się stąd wydostać. Więc ja sobie wezmę dirta. I się ten dirtem pod sandem. Aż ty, cholerniku. Dobra, dostał z krytyka. Kryt mu wszedł. Dobrze, myślę, że tutaj. Oj, nie, nie tutaj jednak. Tutaj. Chcę jak najbliżej ściany iść, w razie gdyby mi zabrakło budulca. A, idealnie po prostu wyliczyłem. Gdzie jest ten dom? Tam jest. Tam jest, czyli idziemy w tą stronę. No tak, do tego takiego super gęstego lasu. W końcu to Twilight Forest, no. Ojej. A ten las nie jest jakiś zabójczy, bo tak mi trochę wygląda, ale spróbujemy wejść. Już tego nie pamiętam dokładnie. Ale jest... kapkę creepy ten las jest. Wiecie, czy ja mam... Nie mam na sobie żadnego efektu, ani nic. No powiem wam, że troszeczkę jestem... What? A to co za miejsce? Co to jest? Coś od... Tutaj muszę wstawić broszkę nagi. I to wtedy wyłączy... Dobra. Widzieliście to? To czekajcie. Ja sobie tutaj zapiszę. Dziwne miejsce. Confirm. No i tutaj trzeba będzie wrócić zdecydowanie, ale jak już będę miał tą, tą odznakę nagi, to tutaj ją będę mógł wsadzić wtedy przypuszczalnie i wtedy mi zejdzie bariera na tych zamkach. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ale tak mi się wydaje. Jezu, jak tu jest ciemno w ogóle. Dobra, będę szedł na razie z pochodnią. Ten las jest straszny, po prostu jest przerażający. No szczerze powiedziawszy, już mam ochotę z niego wyjść, bo ani trochę mi się to nie podoba. Nie no, owieczki sobie meczą i jest wszystko ładnie, pięknie. No tutaj taki mało przyjemny ten widok. Tych takich wijących się czegoś. Nie potrafię dokładnie określić, co to jest wiewiórka, ale żeś mnie wystraszyła, ty wiewióro. Blindness mam w ogóle na sobie cały czas w tym lesie. On się odnawia. No ale jakoś mocno mi nie przeszkadza. Widzę chyba, widzę wyjście. Tak, widzę wyjście tego lasu. Co jest? Co to w ogóle jest? What? Się da zniszczyć? O nie, bo dobra, bo to jest drewniane, przecież poleciałaby cała ta... O ja, to dopiero bym wywalił. Wielka wieża. Confirm. Trzeba wyjść z tego lasu, ale tutaj widzę, że jest dużo ciekawych rzeczy się znajduje. Których ja w ogóle nie znam, których w życiu na oczy jeszcze nie widziałem, co jest dla mnie szokiem, bo trochę czasu w tym Twilight Forestie spędziłem. Więc to jest takie... Co to było? Był jakiś wilkołak? Dobra, trzeba stąd już wyjść, nie robię sobie jaj. Naprawdę to tak już w nieskończoność będzie. A czekajcie, na minimapce przecież mam coś. Nie no, to tak będzie wyglądało. Idę do wody. Widzę tutaj wodę. Dobra, czyli tu będzie wyjście. To jest w ogóle ten wielki zamek. On jest jakiś mega ogromny.
Zamek, a nie wieża, ale tak, no, zobaczyłem tylko jedną kondygnację, więc pomyślałem, że to jakaś wieża. Po co ja tą mapkę w ogóle mam, skoro z niej nie korzystam, pomyślicie? No widzicie, no gamoń to gamoń, no co zrobicie? Jak się tyle gra w różnych serii w Minecrafcie, to można się już po prostu pogłupić, wiecie? Ale każdy lubi jakąś inną serię, więc trzeba nagrywać. Jest. Wychodzę z tego porąbanego miejsca. O, tak. A nagi nie znalazłem. Ale trudno się mówi. Najwyżej nagę znajdę przed kolejnym odcinkiem i wtedy wam pokażę dokładnie, jak wygląda waleczka z nagą. A teraz bardzo chętnie... To bardzo chętnie znalazłbym to wielkie drzewo. A to co? Znowu? Bo widzę, że się tam jakieś struktury takie niekoniecznie normalne ładują. Mój komputer nie wyrabia tego moda. To będzie tak, to będzie kolejna, kolejny zamek króla Lisza. Znaczy no po prostu Lisza, no. Pojmie. Chciałbym to wielkie drzewo znaleźć. W zasadzie to chyba się przetepam. Bo wiecie co, ja sobie tutaj też dam waypointa, że no Lisz, po co ja go będę później szukał? A mogę się przecież teleportować do waypointów, no to już w ogóle żaden problem. Dajemy tutaj... Ej, a czemu tu nie ma bariery? W tym zamku nie ma bariery! Dobra. To sobie zwiedzimy na 100% w kolejnym tym. Zamek bez bariery. Przepraszam, że tak dziwnie się wyginam pisząc, ale... Mikrofon mi zasłania klawiaturę, najprościej rzecz, tak ujmując. A teraz się tepnijmy. Jak były waypointy. Kurde, pod czym one były? Pod P. Dobra. Dom. I teleportujemy się do dom. Ops. Okej. Okay. Mamy to. Bo tutaj widziałem, że gdzieś takie drzewo było takie właśnie, takie solidne. Przypuszczalnie samo ścięcie drzewa mi troszeczkę zajmie i rozsypie mi się od razu łopata, no ale... Ale kto nie ryzykuje? Nie pije szampana. Czy ja już kompletnie zdjąłem ze wszystkich zamków w tym momencie tą osłonę, tylko wchodząc do... Aż podejdę i sprawdzę. Tylko wchodząc do tamtego miejsca, tak? Tak, to też jest możliwe. Patrzcie. Ja zdjąłem nie, tutaj na tym jest. To nie mam pojęcia, dlaczego na tamtym nie ma. Być może to jest jakiś inny, tam Lisza nie ma. Albo coś w tym stylu. Ale na pewno go spenetruję w następnym odcinku, bo... No, tutaj dużo rzeczy będzie się działo. To nie jest mod na jeden odcinek, to nie jest mod na dwa odcinki. No dobra, słuchajcie. Korzonka będę skopywał. Ciekaw jestem, ile czasu mi to w ogóle zajmie. O! Pierwszy ruszył. I ciekaw jestem, czy... Nie stracę w ogóle zapisanej gry, bo coś czuję, że może mi to zwiesić komputer, no ale... jeżeli coś, to ja już się z wami żegnam w takim razie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się i zaraz zobaczymy, czy się uda, czy nie, czy muszę to nagrywać na przykład od nowa. Byłoby bardzo smutno. Więc proszę cię, komputerku, nie wybuchnij. What? No... Roczny zapas drewna dla całej rodziny. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.